Siemanko, niedzielny poranku, siemanko widzowie, witam ponownie w Iguazu, w mieście Posadas, tu jest właśnie mój hotel. Mam nadzieję, że mnie nie znienawidzicie za te hotele, ale to jest znowu czterogwiazdkowy hotel i znowu poniżej 200 zł. No i dzisiejszy vlog to wyjątkowy vlog, ponieważ dziś rocznica mojego travel vlogowania. Dokładnie 6 lat temu na kanale BNT pojawił się mój pierwszy travel vlog. No i właśnie dalej travel vloguję. Tam się suszą moje batki, także nie będziemy tu stać na tym balkonie. Pokażę wam, jak wygląda mój pokój. Wygląda ono na całkiem przyjazne środowisko do robienia montażu i do właśnie przesyłania filmów na YouTube, bo tu jest dobry internet, nie to co w tamtym poprzednim hotelu. No i właśnie przed chwilą wrzuciłem odcinek. Wczoraj siedziałem do późna i tu przy właśnie jakichś obowiązkach. No i tak tu właśnie wygodnie. Tu już spakowany. Te wszystkie rzeczy, które są na łóżku, muszą być tak bardziej podręcznie. Kiedy za moment właśnie wyruszymy, tu bluza już dostępne, link w opisie. Czorny nadruk na czornej bluzie. Widać go tylko tak jakby, wiecie, w odpowiednim świetle go bardziej widać, nie? Czyli taki właśnie ukryta spirala. Teraz sprawdzimy, jak wygląda desayuno w tym hotelu. Powiem wam, że oni tu chyba bardzo lubią słodkości różne. Prawie same słodkie rzeczy. Próbowaliście kiedyś połączenia jajecznicy, pomarańczy i chleba? No właśnie. Chyba nikt tego nie próbował. Ale zaraz to zrobimy, nie martwcie się. Te ich pieczywo tu, one niby jest takie pełnoziarniste, ale one jest bez słodkie. I dużo soli wydaje mi się, że tu jest. Hotelowa klasyka, mordo. Dobra, nie będziemy tu tego nagrywać całego. Widzimy się na trasie. Tak się nazywa ten hotel. Ogólnie wypas. Jest też basen na dachu. Ale kto by chciał widzieć ten basen na dachu? Wy chcecie widzieć pradawne ruiny w dżungli. I wiecie co? Wiem o pewnym miejscu. Stare mury liczące sobie kilka tysięcy lat. Pojedziemy dziś w to miejsce, ale najpierw w tym celu trzeba się przemieścić kilkaset kilometrów na południe. W tamtym rejonie Misiones jest lepsza pogoda niż tu. Także właśnie będziemy uciekać przed brzydką pogodą, bo się rozpadało. Tu jest parking. Te białe auto to jest nasze auto, właśnie je odpalimy i właśnie jedziemy. Tak wygląda trasa na dziś, do przejechania 3 godziny. Kierujemy się już w kierunku miejsca, w którym trzeba oddać samochód, czyli z powrotem do Posadas. No ale najpierw wcześniej wspomniane ruiny. Kieruj się na południowy wschód. Hasta la vista, baby! Tak więc hasta la vista, Iguazu. We come back here, I hope. But first explore jungle. O, jest gościu w koszulce Messiego. A my dalej nie mamy swojej. Patrzcie to. Jedziesz sobie normalnie w Ameryce Południowej. A tu cię witają. Wanda! Za powstaniem tego miasta stoi dość ciekawa polska historia. Witają, ponieważ Polacy mieli bardzo duży wpływ na powstanie tego miasta. Właściwie wręcz kluczowy wpływ. Pamiętacie kamyczek, który dostałem od Lucili? Tu jest ich więcej. Jesteśmy właśnie w Wandzie i z tego co się okazuje, to najbardziej popularne co tu jest, to jest właśnie kopalnia, którą można tu pozwiedzać. Pani próbuje mi po hiszpańsku przekazać jakieś ciekawe rzeczy, ale ja niestety nic nie rozumiem. Ale domyślam się, że pani mi opowiada tu o kopalni i o rzeczach, które można wydobywać z tej kopalni, które znajduje się w Wandzie. Patrzcie, to są ale takie różne diamenty. To wygląda jak jakieś jajko. Jajko. Los topacios son piedras que ahuyenta la mala sonda y atrae la buena riqueza. Tu jeszcze takie kamyczki. Ciekawe naczynka tu mają. One jest jakby z drzewa i z jerby. A jest palo santo? De palo santo, sí. Así. De palo santo. Mhm. O kurczę, ale ładne. Quanto es? 4300 pesos argentinos. 4000, czyli 4 dolary. 16 zł za palo santo. Kurczę, weźmiemy jedno, mi się wydaje. Bo pani tu właśnie tak bardzo się próbuje mną zaopiekować i mi opowiedzieć jakieś fajne rzeczy, że szkoda byłoby nic nie kupić. A, tu jest w takim worku. Patrzcie to, jaki mały, słodki magnes. Weźmiemy nawet dwa.
damy pewnej osobie, która zaraziła mnie piciem yerby. Także Mirka, jeden jest dla ciebie. Dla wół to chyba Aschenbecher byłby dobry. Chociaż nie, lepiej żeby wół ciepnął to palenie. No i tu jest jeszcze też oczywiście yerba. Tukanga organika. Podobno słabe, czyli słabe. Mam nadzieję, że jednak nie będzie aż takie słabe, bo już mnie trochę spanie brało na trasie. Z dobrych wieści to pogoda jest lepsza, zgodnie z planem. No i zatrzymałem się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ Wanda, wyobraźcie sobie, że to miasto, że pierwszymi osadnikami w tym mieście byli właśnie Polacy. Wiele lat temu można by nawet powiedzieć, że to Polacy założyli miasto Wanda. Nie do końca wiadomo, dlaczego akurat miasto dostało nazwę Wanda, dlatego powstało kilka wersji wyjaśniających pochodzenie tej nazwy. Najbardziej znana wyjaśnia, że odnosi się to do polskiej księżniczki, słynącej z dobroci i urody, mieszkającej niegdyś w Krakowie, która poświęciła się dla ojczyzny, rzucając się do Wisły, aby nie poślubić następcy tronu niemieckiego. Inna, powszechnie przyjęta wersja głosi, że nawiązuje ona do imienia córki marszałka Piłsudskiego, Wojska Polskiego. Na takie informacje z internetu. Jak było naprawdę, tego nie wiem. I raczej się nie dowiemy, bo nie możemy się tu zatrzymywać na zbyt długo. Musimy wracać na trasę, także jadymy. Tankowanie na Shellu. Nafta super premium. No i oczywiście ponownie maszyna do wody. Możesz się tu nalać aqua caliente. Tak to wygląda. Ciekawe, czy moja karta na punkty tu będzie działać. Kawusia na Shellu. Tradycyjnie, ale nie najlepiej, bo ogólnie te kawy na stacjach, no, niektórzy lubią. Ja tak średnio, żeby się nie chciało spać, bo ta yerba faktycznie jest słabo, więc wy nie musicie pić kawy z Shella, możecie się napić kawy z mojego sklepu. Postanowiłem zjechać z trasy, zrobić chwilę przerwy, bo te rzeki tu są imponujące. To w zasadzie rzeka tu, Parana. Ale byłoby mega zwiedzić te okolice przy pomocy kajaka i przepłynąć tam na przykład kilkaset kilometrów taką rzeką. Powiem wam, że ja cały czas się uczę i moje życie zmierza ku robieniu takich podobnych rzeczy, ale to trzeba pomału wszystko rozkulać. Najpierw tak wiecie, na pana Wygodnickiego, samochód, hotele. No i być może kiedyś dojdzie do tego, że będę w stanie trochę bardziej na dziko podróżować. Ej, zobaczcie, jakie tam są chaty, nie? Tam normalnie żyją prawie ludzie na drzewach, nie? Tu jakie mają drzewo i domki. Wow. Fajnie byłoby tam chwilę pomieszkać. Ciekawe, czy Booking tu działa. Tak. No i tu jest ta rzeka, nie? Parana. Ładnie to wygląda. Takie rzeczy to tylko w telewizji widziałem. Pewnie są jakieś krokodyle albo coś takiego. A tamte drzewa wyglądają jak daglezje. Ale to raczej nie będą daglezje. Dobra, wracamy na trasę. Ej, tu na trasie bardzo często mijam takie różne właśnie stragany. Zobaczymy, co tu jest, czy tu są jakieś dobre owoczki. Spory wybór różnych desek. Kawał arbuza dla łobuza. Bierzemy to może nie na chropoców, bo to by nie wytrzymało lotu, ale bierzemy to na ruiny. Bierzemy to, w każdym bądź razie to pojedzie z nami. No i jeszcze mango. Bardzo chętnie bym zjadł od razu na miejscu, ale trzeba najpierw umyć i później. Teraz nie ma czasu na jedzenie. Jedziemy. Jesteś na miejscu. Ej, ale szczęście, że udało mi się znaleźć otwarte miejsce, w którym podają jedzenie, bo w tych okolicach to nie jest takie oczywiste wcale. Tym razem surubi, czyli ryba, ta, którą wczoraj jadła na kolację Lucia. Lucia wczoraj jadła surubi, a ja wczoraj jadłem doradę. Teraz widać plecy tej ryby, widać, że to jest ryba, łuski, ale jeszcze gorąca jest. Mieli tu bardzo duży wybór tych ryb, ale nienawidzę tego momentu, kiedy jestem tak głodny, że po prostu a jest, jedzenie jest tak gorące, że ściągniemy ta skóra, to szybciej wystygnie chyba, coś mi się wydaje. Dużo tego tu zostało jeszcze na tej skórze, oczywiście nie będziemy tego wyrzucać. Patrzcie, tak to wygląda. Tak to wygląda, no ryba jak ryba. Do tego trochę chleba, no i ogólnie taka większa restauracja. Jest w stanie pomieścić wielu ludzi, mi się wydaje. Pyszne.
Sam raz na drugi posiłek o godzinie 15:30. Taki niezbyt ciężki, bo jeszcze ruiny trzeba zwiedzić. Przez całego tripa lecę na redukcji. Czuję, żeby da fest docięty i lekki po powrocie do Polski. To będzie dobry czas, żeby sprawdzić jakiegoś maksa na drążku. Ciekawe, czy zejdziemy poniżej 70 kg. Świeży zasyp. Powiem wam, że żadna kawa nie może się równać z uczuciem orzeźwienia, które daje mate. Właśnie dlatego oni to tu piją, bo tu jest fest gorąco, a mate pomaga przetrwać właśnie ten tropikalny klimat. Ja to doświadczył na własnej skórze, powiem wam. I naprawdę to, co piszą w książkach i w internecie, bo wiem to właśnie z książek i z internetu, no to jest prawda. Dobra, auto tu zostanie. Mam nadzieję, że Indianie Guarani nie namierzyli mnie już z jakiegoś drzewa i nie widzieli moich rzeczy, jak się przebiorą i smaruję kremem, bo właśnie się posmarowałem dość grubą warstwą, gdyż słoneczko zgodnie z planem pokazało się na niebie. Także hej, turystyka, hej! Zaraz się dowiemy, ile to kosztuje wszystko i będziemy wbijać. Normalnie nie przez płot. Buen día. Hola. Uno persona. Ino mi. Sí, país. Alemania. Polaco, Polonia. Ah, Polonia. Una familia de Polonia. ¿Da? Ya. Sí. Oh. Hoy otra vez también. Pan. Oh. De Polonia, sí. Okay. Okay. Gente, turista. Super. Sí. Después pasas allá a la casilla, sí. $1, 4 złote wejście. Mhm. And then go back here and. Zostałem pokierowany najpierw w tym kierunku. Tu jest muzeum, także obejrzyjmy muzeum najpierw. Mam nadzieję, że lubicie muzea, bo ja bardzo lubię. Uwielbiam muzea. One są bardzo, jakby otwierają oczy i powiększają naszą świadomość. Szkoda tylko, że wszystko jest po hiszpańsku i tłumaczenie tego zajęłoby mi wieczność i zabrałoby mi całą przyjemność z tego zwiedzania, więc pozwiedzamy sobie bez tłumaczenia oraz bez przewodnika, tak po prostu, wiecie, okiem laika. Tu widać pewnego rodzaju rzeźby. O kurde, tu nikt coś nie zamknął. Otwarty jest. Co jakby poszukiwacze skarbów się włamali, aby ukraść fragmento Toledo. Byłoby niefajnie. O, tu jest makieta. Autorstwa Hugo, Jana oraz Laury. Widać, że tu jest nawet do niewidomych językiem napisane. Bramka. O, tu jest bardzo ładna taka obrazkowa mapa. Powiem wam, bardzo inspirująca. Moja mapa skarbów, którą aktualnie tworzymy, kiedyś, mam nadzieję, przybierze podobną formę, taką bardziej obrazkową. Posadas, najwyższe wieżowce Posadas. Widzieliśmy, już zwiedzaliśmy tu yerba. Jutro tu pojedziemy właśnie w tą część Misiones. Teraz jesteśmy tu na tych ruinach. Generalnie nasza przygoda w Misiones zaczęła się tutaj, w tym mieście, w Posadas. I pojechaliśmy tą drogą, tu, tak. Aż dojechaliśmy do Iguazu, gdzie były te wodospady, których nie zwiedziliśmy. Jakby odbić w tamtym kierunku, to zobaczylibyśmy dzicz absolutną, wydaje mi się. Ale niestety nie było na to czasu, żeby tam pojechać. Dziś przejechaliśmy z powrotem tą drogą i dojechaliśmy tu. Właśnie tu są te ruiny. W tamtym kierunku pewnie one są. Albo i nie, tu się urwała droga. Okej, tu się już zaczynają jakieś głazy. O kurde, ale klimat. Zawsze chciałem pojechać i w takie miejsce i odkryć takie miejsce. Ale z odkrywaniem takich miejsc to na serio by trzeba było gdzieś się szlajać po dżungli, po nieprzetartych szlakach. No bo tu w tych miastach to już wszystko jest odkryte. Głazy liczące pewnie dobre kilkaset lat. Tu widzę, że jest projektor na takim stojaku. Tam jest drugi, tam jest trzeci. Pełno projektorów. O, tam już widać te mury. Mam wrażenie, jakbym już je kiedyś widział. Bardzo możliwe, że kiedyś w telewizji widziałem to miejsce, bo ono jest dość znane tu w okolicy. Dużo turystów odwiedza to miejsce. Nie wiem, czy tu tak można schodzić z tej ścieżki, ale zejdziemy. Takie pomieszczenie. O, wow. Tu jest jakieś drzewo cytrusowe. Rodem z dżungli, a tam są jeszcze bardziej dżunglowe drzewa. Ale ze mnie młotek, że ja nawet nie wiem nic o tym miejscu. Miejsce, w którym się znajdujemy, to San Ignacio. W tym miejscu każdy może poczuć się jak mały archeolog. Tu jest taka lepiej zachowana część. Brama się zachowała. O kurde, się wystraszyłem. Co to jest? Szczurka jakaś. Nie wiem, co to było, ale już tego nie widać. O kurde, tam jest pełno ludzi. Ale pajęczyna.
Ja pierdzielę. Ona była grubości normalnie tego. To była lina 10. O rety, jaki ptak. Pokaż się, jaki on ma dziób. Musimy go zbliżyć, koniecznie. Ale ma dziób. Dziobaty. Dziobaty, złaź z mojej chaty. Wow. Miejsce kojarzy mi się z jakimiś adventure games. Wiecie, jakby ten Lara Croft, Tomb Raider, Indiana Jones, Uncharted. Takie klimaciki. Fajnie to wygląda. Zaginione miasto. Nie wiem, ten ptak mnie stresuje. On jest wielki, ma ostry dziób. Nie chciałbym, żeby mnie on udziobał. To drzewo też wydaje ciekawe dźwięki. Ciekawa jest ta roślinność tu. Powiem wam, że takich rzeczy jeszcze nigdy nie widziałem. A to jeszcze nie jest jakby specjal tych okolic, bo specjalem tych okolic jest brazylijska dżungla. Jest stosunkowo niedaleko stąd do brazylijskiej dżungli, ale nie zwiedzimy jej w ramach tego tripa. Tego tripa najpierw trzeba przeżyć, no i później będziemy planować kolejne tripy. Musicie przyznać, że ujęcia z iPhone'a dają radę. Pradawne mury też ją dają. O, i pani na pierwszym planie. I tak mam szczęście, że jest mało turystów. Przed chwilą cała wielka wycieczka tam się właśnie w te mury zagłębiła. Wow. Wygląda to, powiem wam, jak kawał historii. Podejdźmy tam bliżej. Wow. Z daleka wyglądało mniejsze. Rośnie w oczach. Co za miejscówa. Człowieku. Robimy zdjęcie. Taka płyta. A tu takie ala hieroglify. Ciekawe, czy to są autentyczne hieroglify, które wydrapali autorzy tych budowli, czy może to są raczej takie, wiecie, hieroglify wandali, którzy nie powinni tu swoich śladów zostawiać. Ja ogólnie jest fanem graffiti i podobnych szkrobanek, ale myślę, że są takie miejsca, które nie powinno się ich tagować. No i tego bych nie tagował. O, tam właśnie widać wycieczka. Korzystamy z okazji, że ich tu nie ma i zrobimy sobie takie ujęcie chodzone. Czuję się jak Indiana Jones. Ale niesamowite musi być uczucie znalezienia takiego czegoś. Bo wiecie, my tu za bilet normalnie przychodzimy i jakby to jest oczywiste, że wiemy, że takie obrazy nam się ukażą, ale wyobraźcie sobie, że ktoś jest w jakiejś dżungli i faktycznie znajduje takie coś, nie wiedząc o tego istnieniu. Ale to słońce przygrzało. Prognoza się spisała książkowo. IHS. Tu są takie jakieś kościelne klimaty. Puerta al claustro. To też widać, takie kościelne klimaty są. No i tam nie wolno włazić. Właśnie mi się przypomniało, że przed przylotem do właśnie tego miejsca, gdzie teraz jestem, obejrzałem jeden materiał na temat tego właśnie tych ruin i to jest ołtarz. To jest taki bardzo nietypowy ołtarz, gdzie kapłan stał tyłem do właśnie zebranego tłumu. To widocznie był jakiś taki kościół. Sorry, że tak mało wiem o tym miejscu, ale no nie przygotowałem się. Mam inne rzeczy na głowie. Myślę, że jakby na to szło się wspinać, kaśfes wysoko, to na pewno bym wiedział wszystko o tym, ale nie można, tu nie będziemy się wspinać, szanujemy to miejsce, także nic o tym miejscu nie wiem. Przepraszam. Jedynie tyle, że to jest ołtarz. Ciekawe musiały być takie obrzędy, czy też msze, starożytne msze. I co się tam działo na tym ołtarzu? Mam nadzieję, że nie to samo, co w wiecie gdzie. Wiecie gdzie? Pozdrawiam całą Dąbrowa i Radom. Wszystko będzie dobrze, trzymajcie się. No i tu są tyły, zachrystia, może tu była, nie, zachrystia była tam, z tamtej strony, już zachrystia już jest zwiedzona, się nostalgicznie zrobiło.
takie miejsca tak właśnie działają. Skłaniają do refleksji, przypominają o tym, że nawet kamienie mają policzone dni i na domiar złego kamienie żyją dłużej niż my. Znaczy, trwają dłużej niż my. No i a ten odcinek już przez... Albo nie, dobra. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda nasz dzisiejszy hotel. Także widzimy się w hotelu. My ponownie w Posadas, bo tu jest nasz hotel. Widzicie ten taki ala wieżowiec? Wieżowiec, apartamentowiec. Ciekawe, na którym piętrze jest nasz pokój. Zaraz się wszystkiego dowiemy. A, jesteście już. No tak. Dajcie mi chwila. Jak już jesteście w środku, to patrzcie, jak to wygląda następująco. To jest takie mieszkanie. Ciekawa opcja. Bardziej mi się podoba niż ten mój pierwszy hotel, który miałem w Posadas. Jest fajny widok. Generalnie czwarte piętro z 9 możliwych. Tu jest całe zaplecze do gotowania. Także będziemy gotować. Chociaż my tu jeden dzień tylko zostajemy, więc za dużo ugotować nie zdążymy. Jest i łóżko. Ogólnie fajne mieszkanko. Tu jest takie duże okno z średnim widokiem. Tam z kuchni jest lepszy widok. Też ten też nie jest najgorszy. Te białe auto to jest nasze białe auto. No i tak wygląda ten pokój. 160 zeta za jedną noc ze śniadaniem. Podobno tu normalnie pani przyjdzie i śniadanie przyniesie. No i jest jeszcze jedna rzecz, która robi tą cenę. Ona jest na 9 piętrze. Dawajcie, musicie to zobaczyć. Sam jeszcze nie widziałem. Widziałem tylko na zdjęciu. Aha. Tu jest taki basen jeszcze, a? Wow, nie no, to mi się podoba. Szkoda, że na tym piętrze nie jest mój pokój. Ładnie. No, także tu jest też tak dostępno w cenie właśnie strefa, jak widać. Bardzo fajnie to wygląda. Kojarzy mi się trochę z tymi wieżowcami, które są w Nowym Jorku. One też czasami to są tak budowane podobnie. Tylko, że to jest taki, wiecie, bieda Nowy Jork. Ale i tak fajnie. Chyba wolałbym nawet tu mieszkać niż w Nowym Jorku. Szkoda, że mam tak mało czasu, że ja nawet nie skorzystam z tego. Może przyjdę tu wieczorem, nie wiem, zrobić jakieś zdjęcie, ale to jacuzzi, nienawidzę jacuzzi, ja nawet tam na pewno nie będę właził. Wola sauna, ale do jacuzzi mnie jakoś brzydzi. Raczej nie będziemy w jacuzzi siedzieć. No, ale jak coś, to jest taką możliwość, no i właśnie to wam chciałem jeszcze pokazać. W ogóle ciekawostka, wydaje mi się, że tak jak całą tą bryłę tu widać tego... jakby piętra, to stanowi powierzchnię całego wieżowca, bo on jest tak jakby, wiecie, tak jakby taka sofa, ale o wiele wyższy, nie? Taki kwadratowy komin to jest. Także wszystko, to wszystko. Także gracias, senior. Legal rooftoping. Nie no, mieszkanko w takim miejscu, powiem wam, że jestem na dobrej drodze, żeby mieszkać mniej więcej w takim czymś. Jest to całkiem spoko. Znaczy, nie jest to, nie byłoby to moje mieszkanie marzeń, bo moje mieszkanie marzeń jest bardziej gdzieś wśród natury, ale takie mieszkanie w centrum do załatwiania interesów to też super sprawa. Zajebiście to wygląda w tym świetle. Ale my już musimy kończyć ten odcinek pomału. Tak, trzeba kończyć, bo ja mam pełno roboty przy kompie i tak jak właśnie wiecie zresztą, że montaż. Artur mi pomagał ostatnio. Wspólnymi siłami montujemy te vlogi i właśnie teraz też muszę wracać do pokoju, żeby to działać. Tymczasem kilka pięter niżej arbuz pyszny. No i już się tu rozgościłem. Robi się backup. Zrzuca się cały materiał z dzisiejszego dnia. Fajnie, wygodnie jest. Za moment będziemy robić pliki proxy, żeby do Artura wysłać. Miałem już nie nagrywać, ale nagram, bo jestem tak zmęczony, już tak mi się chce spać. Jest godzina 20 po wczoraj, znaczy po dzisiaj, już jest wczoraj, czyli 24:21. Jestem tak zmęczony, tak mi się chce spać, a to łóżko jest, ono jest takie obskurne, to ono w ogóle nie wygląda, jakby było czyste. W ogóle ten pokój, jak się mu lepiej przyjrzeć, czego wcześniej nie zrobiłem, to on się klei. W ogóle to jest drugi pokój, który dostałem, bo poprosiłem o drugi, bo ten pierwszy był gorszy. Zresztą to łóżko
Nie wiem, pokazywałem temu panu to, ale ten pan mówi, że on tego nie widział. W ogóle on był taki trochę właśnie starszy trochę, no, więc mógł nie widzieć, no. Ale ja to widzę i ja nie wiem, czy ja nie wezmę innego hotelu, bo to jest paskudna sprawa. Tam przynajmniej było wywietrzone. Wracamy do tamtego. W kuchni też jest łóżko i na moje szczęście nie jest brudne. Ani z butów, ani nie ma żadnych plam. Jest biel, jest bielsza. Tu teraz balans bieli trochę szaleje, jest takie żółtawe, ale to jest bardziej białe od tamtego, na pewno. Dobra, to na tym łóżku się wyśpia i w ogóle mi ten włos nie przeszkadza. Shit, o, ani ten pająk. To powiem wam, ja bym wolał spać chyba na drzewie, nie? Tu wakacje to nie są. Ale ogólnie serio, czuję jakiś wstręt do tego łóżka. Ogólnie wiecie o tym, że ja jestem w stanie dużo znieść. Ale jedną z takich rzeczy, których nie znoszę, to właśnie spanie w syfie. Bo nawet śpiąc na drzewie można spać w czystym śpiworze. A to ani nie jest drzewo, ani czyste łóżko, więc stąd moje poruszenie i przemeblowanie w hotelu. Mam trochę czystsze te prześcieradło teraz. No i mogę spać, nie? W ogóle jak straszne było to, jak ja musiał iść o 24 tam na dół, na tą portiernię. Tam jest tylko taki jeden dziadek i on jest creepy. Bardziej na równo ze mną. Obaj my sobie tak creepy, że... I w ogóle mam też drugie wrażenie takie, że w tym hotelu, w tym całym małym wieżowcu nie ma nikogo oprócz mnie i tego portiera tam na dole. Oh my god. No, ale zapytałem go, czy mogę dostać drugi pokój i dostałem tamten, z którego ogarnąłem tą czystą tą. No i w ogóle jest bezduszno, a tam zaczął deszcz padać. Na domiar złego widziałem co najmniej jednego komara. Także mnie czeka jeszcze walka z komarami dziś. No, także dziękuję za wytrwanie do końca i dobranoc.